Państwa, zanim rozpoczniemy mszę świętą, ten obrzęd wstępny, jakim jest poświęcenie tegorocznych plonów, płodów ziemi, owoce, chleb i okolicznościowy wieniec, następnie po błogosławieństwie i wniesieniu tych darów rozpoczniemy mszę świętą. Z wdzięcznością przynosimy dziś na Eucharystię owoce ziemi i naszej pracy w polu, w Mieleszynie, Mieleszynku i w naszych ogrodach. Prośmy Boga, aby je pobłogosławił i nagrodził trud pracujących moich parafian i parafianek.
Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjmij to dziękczynienie za tegoroczne plony w parafii Mieleszyn i pobłogosław przyniesione tu dary żniwne, nowy wieniec, owoce i warzywa oraz chleb. Spraw, Panie, aby nikomu w naszej małej ojczyźnie nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku i potrzebie. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ale chcemy już dzisiaj dziękować Bogu za wszelkie dobro otrzymane przez Wasze dłonie, moich parafian, może i niekiedy gości, którzy pochylali się nad tymi pracami, i dziękować Bogu za chleb na stole, za trud Waszej pracy, za to wszystko, czego doświadczacie, radości, ale i trudności. Niech Bóg to wszystko przyjmie i pobłogosławi, niech owoc tegorocznej pracy, wysiłku owocuje w życiu naszym, osobistym, rodzinnym, ale i parafialnym. Witam wszystkich tu obecnych, tej przyświętej, dziękczynnej i zapraszam do wspólnej modlitwy. I w chwili ciszy przedstawmy Bogu nasze osobiste intencje.